Funkcjonująca od wielu lat w naszym mieście szkoła tańca Top Toys znana jest z bardzo wysokiego poziomu umiejętności. Ostatnim sukcesem jest zdobycie przez najmłodsze tancerki srebrnego medalu Mistrzostw Świata, które niedawno odbyły się w Płocku. Żeby doprowadzić dzieci do mistrzostwa, to myślę, że w każdej dyscyplinie jest ciężko i również taniec, który może wydawać się łatwy, wcale nie jest tak łatwy. Tutaj jest to dynamiczny taniec, są to bardzo mocne ruchy i jest tu dużo ciężkiej pracy z dziećmi. I naprawdę dzieci ciężko trenują w momentach, kiedy szukają się do zawodów, nawet 3 razy w tygodniu, więc jest to ciężka praca. Dzieci poza medalem przywiozły z zawodów dużo pozytywnych wrażeń. Najbardziej mi się podobało, że fajne były piosenki, układy. Mogłam zobaczyć też inne grupy i mi się w ogóle bardzo się cieszę z tego wszystkiego, że zajęliśmy 2. miejsce. I bardzo mi się podoba, że też niektóre grupy zajęli też miejsce. Nie ma wątpliwości, że żeby osiągnąć taki sukces, dziewczynki musiały pokonać wiele barier. Dziecko musi być w stanie, oprócz tego, że umie ten układ zatańczyć, też wyjść na takich mistrzostwach, na parkiet i to zaprezentować przed publicznością, przed sędziami, co jest bardzo stresujące dla dzieci, gdzie niedopuszczalne są pomyłki, gdzie jest bardzo dużo przejść, bardzo dużo zmian, gdzie wszystko dzieci muszą sobie same wyliczać, gdzie to jest układ ponad 2 minuty, więc to jest duża trudność, szczególnie dla dzieci do lat 7, ponieważ to jest naprawdę ciężkie, nawet dla dorosłych do wykonania, a co dopiero dla dzieci. Mimo tak trudnych treningów, większość dzieci chętnie uczestniczy w zajęciach, co bardzo je integruje. Jak przyszły nowe dzieci do tańca, to okropnie chciałam z nimi się poznać, a jak ja pierwsza byłam w tym tańcach, to mi się od razu spodobało, bo poznałam i pana Kamila, i panią Gosię, i też inne dziewczyny, co wcześniej poznałam. Zajęcia taneczne w szkole tańca Top Toys odbywają się w Regionalnym Centrum Kultury.